Tomek, zaraz po walce jeden z szefów NBC Sports doskoczył do mnie i mówi, co zrobić, żeby Tomek Adamek walczył za każdym razem na NBC. Ale to, no właśnie. Ja zawsze powtarzam, że piękne walki można robić, jeżeli przeciwnik jest do tego oczywiście też otwarty, bo była, muszę tę walkę zobaczyć oczywiście, no, było trochę ciosów. Tam nie pamiętam, w której rundzie był bardzo bliski, bo złapał mnie, czyli trafił go prawą ręką bardzo mocno, aż poczułem moją pięść. Ale złapał mądrze, przetrzymał i był gonki. Oczywiście ta walka trwała jak trwała. No, szkoda, że troszeczkę mogę wcześniej zaatakować, jeżeli chodzi, jak mówił Roger, ósma, już powinienem iść cały czas na niego, bo wreszcie musiał stanąć, bo naprawdę biegał tak w kółko jak ciężka waga, więc po prostu musiałem za nim biegać, dlatego to było jak było. A Nassim Richardson, trener Cunninghama, powiedział zaraz po walce, że to była jedna z najlepszych walk, jakie widział w wadzie ciężkiej, plus Steve Cunningham potwierdził, że jest w 15 najlepszych pięściarzy wagi ciężkiej walcząc w ten sposób. Oceń ty ze swojego punktu widzenia, czy Steve Cunningham w tej formie z tobą jest zawodnikiem pierwszej 15? Znaczy wiesz, ja nie mogę dziś osądzać, bo ja nie jestem od osądzania, jestem zawodnikiem i najważniejsze, że wygrałem walkę. Oczywiście muszę ją zobaczyć. Ma serce, bo widać było nawet jak mocne ciosy były, bo czułem, że parę razy mnie, nie pamiętam w których rundach, łapał mnie bardzo mocno po ciosach moich prawych, czyli ciosy bardzo czuł, ale przytrzymał i jest wojownikiem i potrafi przyjąć cios. Czy było coś w taktyce jego, co cię zaskoczyło? Bo to, że on nie będzie chciał pójść z tobą na wymianę, mimo że mówił coś wręcz przeciwnego, to chyba nie było żadną niespodzianką. Znaczy, bardzo szybko biegał. Myślałem, że troszeczkę będzie tak biegał, aż szybko jak biegał. No ale mówię, no, taką mieli taktykę i trzeba było temu sprostać. No nie było to łatwe. Co musiałem za nim biegać. Czego też nigdy nie rzadko robię, to właśnie, żeby biegać z zawodnikiem, no, ale to trzeba w tej walce tak trzeba było robić. Tomek, czy zgadzasz się z opinią, że jesteś zawodnikiem znacznie lepiej walczącym w obronie, ale w dalszym ciągu najlepiej czujesz się, kiedy atakujesz, kiedy ten twój boks jest taki, jak ludzie chcą oglądać. Czyli w ataku jesteś odrobinę lepszy niż w obronie cały czas? To wszystko zależy od przeciwnika, jak pozwala walczyć. No, czy jest klincz, nie ma klinczu. To wiesz, powtarzam któryś raz kolej, do tanga trzeba dwojga. Jeżeli zawodnik stanie i walczy się na otwarte, jakby na otwartej wolnie, na otwartej polu, no to wtedy walka wygląda inaczej. Było trochę ciosów, no, muszę zobaczyć, no, bo jestem świeżo po walce, no, nie jestem w stanie spamiętać. Czy miałeś moment zawahania, kiedy sędziowie ogłaszali werdykt? Czy od początku byłeś przekonany, że uda ci, szczególnie jeśli pierwsza sędzina ogłosiła, że jest 115 do 115? Czy był taki moment zawahania, może przegrałem? No, było wiele ciosów z mojej strony, prawych bardzo silnych i jego ciosy naprawdę nie robią wrażenia, bo nie ma uderzenia Steve, to jest poza sercem do walki, no te ciosy, nie wiem, nie trzeba je blokować zbytnio, żeby ustać, żeby po prostu je ominąć, no ale czułem, że atakowałem i te ciosy mocno jeszcze wychodziły z mojej strony. Kondycyjnie obaj byliście przygotowani fenomenalnie. Wiadomo było od początku, że zarówno ty, jak i on jesteście zawodnikami, którzy nie mają żadnego problemu z przygotowaniem fizycznym i to było widać. Ale te trzy ostatnie rundy, a właściwie cztery ostatnie rundy, a były zdecydowanie dla ciebie, mimo tego, że ty tej siły traciłeś więcej atakując. No tak jest boks, że trzeba iść do przodu, trzeba iść do przodu. Nie ma innej możliwości, chcesz wygrać, więc trzeba dać siebie wszystko. Wiara góry przenosi i czyni cuda, więc tym pozostało. Jeżeli mówię, że do przodu, to więc atakowałem na tyle, ile mogłem. Z głową by nie dostać. No, I can, no. No, wait, maybe 30 minutes. Need more water? Drink some water. Yeah, bring me a water. Put a little pressure on it. Tomek, to była twoja czwarta walka w tym roku. Powróciłeś w marcu po porażce z Kliczko. Jak byś podsumował te ostatnie 12 miesięcy? No były pracowite. No, pracowałem, można powiedzieć, cały rok. Jak nie z Rogerem na technice, to na obozach, więc myślę, że trzeba mi trochę odpoczynku. No bo w cztery walki wady ciężkiej to dużo. No ale myślę, że bardzo interesujący i po porażce przyszedłem do wielkiej gry.